Cześć miłkoper z portalu ringpolska.pl Witam was serdecznie, zapraszam na kolejną bokserską prasóweczkę Zaczynamy sobie od polskiego podwórka i gorącego tematu z tego weekendu Czyli Artur Szpilka KSW, ten transfer Szpili do KSW już potwierdził w rozmowie z Arturem Mazurem ze Sportowych Faktów WP Martin Lewandowski, czyli szef federacji KSW, no i posłuchajcie co powiedział mogę powiedzieć, że Artur Szpilka jest już naszym zawodnikiem chciałbym, żeby zadebiutował jeszcze w tym roku, ale musimy brać pod uwagę inne oferty, jakie do niego wpływają liczę, że premierowa walka w naszej klatce może dojść do skutku na początku drugiego półrocza, tutaj Martin Lewandowski mówi o drugim półroczu wcześniej Szpila Konkretnie wskazywał na sierpień jako datę swojego debiutu w KSW, jeśli chcecie posłuchać, co Szpila miał do powiedzenia na temat KSW, swojego debiutu i tego, co się jeszcze może wydarzyć w najbliższym czasie w jego sportowej karierze, to zapraszam do wysłuchania wywiadu, który wpadł na kanał w niedzielę. Jeśli chodzi o rywala dla Artura Szpilki na ten debiut, to oczywiście mówi się tutaj o Siergieju Radczęce, który sam się wcześniej wysypał, wyszedł przed szereg i jeszcze przed Federacją KSW ogłosił, że dostał ofertę, że ją zaakceptował, że już biegnie po Szpilę, rozpoczął przygotowanie, no i prawdopodobnie będzie to właśnie e, Siergiej Radczenko. Zresztą tego rywala chciałby też sam Artur Szpilka. Była również propozycja dla e, Krzysztofa Zimnocha i tę propozycję Krzysztof Zimnoch też oficjalnie już potwierdził, że faktycznie dostał z KSW e, propozycję. A propos Krzysztofa Zimnocha, wywiad do słuchania również jest na kanale opublikowany e, wczoraj, także serdecznie zapraszam. Natomiast jeśli chodzi o walkę Szpilka-Zimnoch w KSW, to z tego co mi wiadomo, to są bardzo poważne rozbieżności, jeśli o, chodzi o e, to co Krzysztof Wilno chciałby za walkę dostać, a co Federacja KSW jest mu w stanie zapłacić i to są jakieś takie z tego co wiem idące w jakąś trzykrotność rozbieżności. Także na tę chwilę raczej na tę walkę nie ma szans i raczej będzie to Siergiej Radczenko. No, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Pamiętajmy, że KSW już od jakiegoś czasu współpracuje z platformą streamingową ViaPlay, nie puszcza swoich gal w systemie pay-per-view, więc w przypadku jakiegoś ogromnego wydarzenia, gdzie mnóstwo osób wcześniej kupowało pay-per-view, nie można tutaj liczyć na jakieś wielkie dodatkowe... Przychody, no tak to przynajmniej widzę, nawet nie znając zapisów kontraktu. Więc jeśli Krzysztof Zimnoch poważnie nie obniży swoich oczekiwań finansowych, no to ta walka do skutku raczej nie dojdzie. Natomiast co do tych propozycji, które, jak wspomniał Martin Lewandowski, Artur Szpilka otrzymuje jeszcze poza KSW, to oczywiście chodzi o walkę bokserską. Zresztą Artur Szpilka sam zasugerował, że jest taka propozycja, nie wiem czy oglądaliście wywiad ale tam wspomniałem, że to 21 maja bo taką datę wcześniej Artur wymienił na Twitterze, Artur mnie poprawił, że napisał 26, nie, ja miałem rację jednak okazuje się, tutaj mówił Artur o 21 maja, propozycja jest z Wielkiej Brytanii, 21 maja w Wielkiej Brytanii odbywa się gala w Londynie, w O2 Arena, dobrze znanej polskim kibicom, tam też szpila boksowa z Derekiem Cisorą, w main evencie jest Antony Jardę i Craig Richards, czyli walka na szczycie wagi półciężkiej w Wielkiej Brytanii Undercardu kompletnie jeszcze nie ogłoszono Jest tylko ogłoszona jedna walka Czyli Anton Jardy kontra Craig Richards Jeśli faktycznie Szpila miałby zaboksować 21 maja to widzę go właśnie Na tej gali A z kim? No, nazwisko, nazwisko Szpilki to nie jest tajemnica Padało ostatnio w kontekście Na przykład Alena Babicza Który jest na szczycie rankingu WBC kategorii Bridger tuż za Łukaszem Różańskim i na przykład Fabio Wardleja. Także no, zakładam, że któryś z tych nazwisk może tutaj wejść w grę. Nic nie wiem, nic nie powiem. No ale w każdym razie 21 maja być może w Londynie Artur Szpilka zaboksuje, a potem w sierpniu zobaczymy go w klatce KSW. Wspomniałem tutaj o platformie Viaplay, z którą współpracuje Federacja KSW i na antenie, której być może w sierpniu zobaczymy debiut WMA MMA Artura Szpilka, to właśnie platforma Viaplay wykupiła prawa na Polskę do transmisji walki Tyson Fury kontra Dillian White. Także moi drodzy, jeśli chcecie oglądać wielki boks, nie tylko ten boks polski, który na, za darmo pokazuje TVP czy Polsat, no to trzeba szykować się na kolejne inwestycje, inwestycja w walkę Fury White to jest 34 zł, bo za Viaplay płaci się w formule miesięcznej, płacicie 34 zł, nie wiem, bo nie używałem, nie wiem czy tam trzeba czy można wykupić tylko na jeden miesiąc, czy to trzeba podpisywać kontrakt na dłuższy czas, no ale w każdym razie za 34 zł musicie wykupić miesięczny dostęp do Viaplay, oczywiście Viaplay nie pokazuje tylko tej jednej walki, ale są też tam inne sporty, między innymi właśnie KSW, jest Bundesliga jakieś tam inne ligi piłkarskie, filmy, seriale no ale w każdym razie, jeśli chcecie obejrzeć Fear White to 34 zł po takie pieniądze, trzeba do Kieszeni sięgnąć z tego co słyszałem, taka ciekawostka. Bo nie wiem, czy macie, czy oglądacie. Podobno było ostatnio w trakcie Galika SW, transmisji z Galika jest jakieś problemy techniczne na tym ViaPlaw i miejmy nadzieję, że przy okazji. Fury White, tych problemów nie będzie. Także 23 kwietnia, bo nie wiem, czy datę wspomniałem, ale to pewnie jako wierni kibice boksu wiecie, 23 kwietnia Fury White na antenie Via Play, no i potem być może w sierpniu debiut szpili w MMA na gali KSW. Zostajemy przy wielkim boksie i również mistrzowskie pasy kategorii ciężkiej. Antony Joshua kontra Oleksandr Usyk. Wielki rewanż. Planowany jest na koniec czerwca i być może takie są ostatnie informacje odbędzie się ten Rewanż w Arabii Saudyjskiej. Podobno miejscowi inwestorzy są w stanie wyłożyć 120 milionów dla pięściarzy, no, dla organizatorów tej walki. Więc zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Wcześniej w kontekście tej walki mówiło się o Londynie. W zasadzie tylko ta lokalizacja od samego początku była wymieniana. Właśnie Londyn, w ogóle Wielka Brytania, nawet na konferencji prasowej po pierwszej walce, Eddie Hearn mówił od razu, że Londyn to jest takie najpewniejsze miejsce. Natomiast okazuje się, że pieniądze potrafią przemówić do rozumu i 120 milionów być może sprawi, że walka wyląduje w Arabii Saudyjskiej. Jeszcze rzucę Wam e, cytat Aleksandra Krasiuka, czyli menadżera Aleksandra Usyka. W tej chwili o tej lokalizacji, czyli Arabii Saudyjskiej rozmawiamy. Celujemy w końcówkę czerwca. Wszystko zależy od tego, jak szybko przebrniemy przez papierkową robotę. Całe szczęście Usyk jest już w Europie i rozpoczął e, treningi. No bo pewnie jak wiecie Aleksander Usyk e, Wyjechał z Ukrainy, która jest teraz okupowana przez Rosjan, no i właśnie gdzieś tam w Europie. Nie podał dokładnej lokalizacji, szykuje się od tego rewanżu z Joszą, a tymczasem takie są informacje z Ukrainy. Moi drodzy, rosyjscy żołnierze podobno zamieszkali teraz w domu Aleksandra Usyka. Takiej wieści podała jego żona, także tak sytuacja wygląda na froncie i tym militarnym, i sportowym. Mówiłem wcześniej o. Krzysztofie Zimnoch, który otrzymał ofertę walki z Arturem Szpilką na KSW. Otóż sam Krzysztof Zimnoch w rozmowie ze mną, którą też możecie obejrzeć na kanale gdzieś tam na górze albo na końcu filmu będzie link do tego wiadu, stwierdził, że zainteresowany byłby także walką w boksie z Łukaszem Różańskim. No dziwne to wyzwanie. Nie wiem po co miałaby się taka walka odbyć, no bo skoro sam Krzysiek potwierdza to oficjalnie mówił o tym wcześniej też teraz wspomniał w rozmowie ze mną o tym, że na sparingu go Łukasz Różański Różański znokautował no to i to te sparingi odbywało się wcześniej to nie wyobrażam sobie żeby teraz mogło być się w, ring, w ringu w mniejszych twardszych rękawicach bez kasków zakończyć inaczej no ale do tego wyzwania zimnocha odniósł się Różański i napisał na Twitterze że tak Krzysiu na razie wyzwanie sportowe a później jak będzie na to czas to możecie nawet po kolei wychodzić na jednej gali chyba chodzi po kolei że szpilka i zimno bo tam w tym twicie który w którym mówiłem o wyzwaniu Zimnocha, wspomniałem też Artura, Szpilkę, być może tego się właśnie Łukasz Różański odnosił to wyzwanie sportowe, o którym mówi Łukasz, to oczywiście walkomistrzowski pas WBC kategorii Bridger, która, moi drodzy, jest bliżej niż mogłoby się wydawać. Zobaczymy, co przyniosą w najbliższe dni, ale to wcale nie jest tak odległa perspektywa, jak jeszcze niedawno się wydawało. Na zakończenie jeszcze dwa szybkie newsy. Jeden polski, i drugi zagraniczny. Po pierwsze 30 kwietnia prawdopodobnie na gali w rodzinnym Wałczu na ring powróci Krzysztof Głowacki, dwukrotny mistrz świata kategorii junior ciężkiej. Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia ze strony grupy Knockout Promotions, no ale sam Krzysztof Głowacki pisze w mediach społecznościowych, że 30 kwietnia będzie boksało, więc najwidoczniej jest coś na rzeczy. A po drugie to news zagraniczny. 5 czerwca do do walki o trzy pasy kategorii lekkiej pomiędzy George'em Kambososem, Juniorem i Devinem Heni. Wcześniej z Kambososem miał walczyć Wasy Łomaczenko, natomiast, jak wiadomo, on zdecydował się zostać na Ukrainie i nie rozpoczynać przygotowań, tak jak Aleksander Usyk, do swojej walki, która praktycznie była już formalnie dogadana, więc w miejsce Łomaczenki wskoczył Devin Hennig, to ma być mecz i rewanż, taka formuła, gdyby Kambosos przegrał walkę numer jeden, a potem zwycięzca tego pojedynku ma mierzyć się z Wasylem Łomaczenką, no zakładamy, że tego czasu, miejmy nadzieję trzymamy za to kciuki, sytuacja na Ukrainie się rozwiąże i to tyle na dziś, trzymajcie się do zobaczenia, do na bandziorno!